Gminny Dzień Dziecka w Sosnówce. Co przygotowaliście najmłodszym? Oczywiście, troszkę spóźniony, ale zawsze jest. Dla odmiany... Powitanie lata prawie. Dla odmiany właśnie pożegnanie szkoły, powitanie lata i Dzień Dziecka. Moc atrakcji, jak widać za moimi plecami, dmuchańce, przygotowane gry i zabawy, są też strażacy. Będziemy mieli przede wszystkim pokazy naszych dzieci, które biorą udział w zajęciach, czy to z karate Kyokushin, czy z grupy tanecznej. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie konkurs śpiewaczy. Śpiewać każdy może, gdzie nawet chyba ja bym się wtedy załapał. Choć no, każdy śpiewać może, ja akurat nie powinienem. Ale dzieci powinny. Jak najbardziej. Każdy powinien odkrywać swoje talenta. Żeby odkryć ten talent, to trzeba go sprawdzić. Jak widać po ilości uczestników, warto organizować takie imprezy. Oczywiście. Zawsze wychodzę z założenia, że każda impreza jest warta zorganizowania. Zwłaszcza jeżeli przychodzi takie tłumy, jak teraz widzimy za moimi plecami, gdzie jest naprawdę masa tych dzieci. Wszystkie są zadowolone. Cytując Korczaka, kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, więc myślę, że dzisiaj cały świat będzie uśmiechnięty w Sosnówce. Dla tego uśmiechu warto. Oczywiście, dla każdego uśmiechu warto. Jak zwykle w Sosnówka przygotowała mnóstwo atrakcji dla dzieci. Staramy się z okazji Dnia Dziecka zapewnić dzieciom moc tych atrakcji. W dniu dzisiejszym mamy dmuchańce, mamy gry i zabawy z animatorami, bańki mydlane, ogromne takie bańki mydlane. Są również stoiska. Stoisko przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Sosnowianki. Jest to również nasz współorganizator dzisiejszego dnia. Panie przygotowały stoisko, na którym są kiełbaski, grillują kiełbaski i inne przysmaki. Są również strażacy OSP z Sosnówka, którzy robią przejażdżki dzieciakom na kładzie. Jest kurtyna wodna, jest pokaz sprzętu OSP. Ponadto przejażdżki konne. Są również panie z Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, które przygotowały różne kolorowanki. Jest także gra na temat, taka gra planszowa, ogromna gra planszowa, na temat segregacji śmieci. Są również pokazy. Był pokaz sekcji Sosnówki, grupy karate. Za chwilę odbędzie się pokaz grupy taneczno-gimnastycznej ze szkoły tańca i gimnastyki Diament z Radzenia Podlaskiego. Jest to grupa trenująca właśnie tutaj w Sosnówce, dzieciaki z Sosnówki. A na koniec odbędzie się przegląd piosenki. Pokażemy nasze młode talenty. Głównym organizatorem jest wójt gminy Sosnówka, Marcin Babkiewicz, ale współorganizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce, właśnie strażacy OSP w Sosnówce, Koło Gospodyń Wiejskich Sosnowianki. Natomiast wsparcia finansowego udzieliła Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sosnówce.
O, super dziewczyny, taki stres był, taki...